Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Odczajamy sobie najnowszą aktualizację. Od miesiąca testuję niesamowity monitor od Asusa. Monitor kosztuje niesamowite 11 tysięcy złotych. Posiada on matrycę 4K, 144 Hz, G-Sync HDR, Nvidia G-Sync HDR. I do tego posiada Quantum Dot Technology. Wszystko to ogólnie sprawia, że monitor ma niesamowitą jakość obrazu. Fantastycznie wyglądają gry, na przykład Forza Horizon w nocy. Widać bardzo dobrze, nie wiem, we wszystkich cieniach. Po prostu świetnie to wygląda i kolory są naprawdę bardzo dobrze odwzorowane. Tak porównując do mojego wcześniejszego monitora i do tego. Czajcie, że on ma swoje własne aktywne chłodzenie. Ma normalnie jak komputer kulery z tyłu, żeby chłodzić cały ten swój osprzęt. Taki pełny test tego monitora i moje wrażenia z jego użytkowania pojawią się na drugim kanale moim vlogowym, na który was zapraszam. Już niedługo pojawi się tam vlog właśnie poświęcony temu monitorowi. Kupię na pewno jakiś pojazd z tych nowych, które zostały dodane. To nie jest jedna z większych aktualizacji, to jest taka przedaktualizacja, przed większą aktualizacją, która ma się pojawić na jesień tego roku, gdzie mają dodać albo jakiś napad, albo zupełnie nowy teren, albo jedno i drugie. Fajnie jakby dodali Liberty City, w sensie z GTA 4 na przykład, bo to miasto było całkiem fajnie rozbudowane, no ładnie wyglądało i pasowałoby tutaj do tego całego klimatu GTA 5. Jeszcze jakby tam były jakieś dodatkowe misje, napady i tak dalej, to by było zajebiste. Dobra, gdzie wy jesteście? Aha, już widzę was chyba. Ja nad wami chyba lecę. Wszyscy czy nie? Gdzieś w centrum miasta są. No widzę właśnie, stoją tam. Ja muszę sobie kupić jakieś auto. No, tylko nie wiem jakie, o kurde. Co to za fury są? Jest Dukes. To jest, no nie, to jest stare auto. Ale ja z Golf, Golf jedynka jest. A zgaduj ile kosztuje. 1,5 miliona. No, to blisko tego. Nie sprawdzałem jeszcze co. O, to jest fajne. Eclipse GSX. Damn, no. Ale nie ma tego spoilera, kurde. Takiego wow. Asprowego. No nie ma, nie ma, ale z tyłu tak nawet poznałem. Nie sprawdzałem jeszcze cen tych aut, w ogóle tych aut nie sprawdzałem. A tutaj chyba jest, ojej, co to jest? Nie wiem. To jest... Korwetta! No tak, to z silnikiem po środku. Ma nawet jakiś bagażnik z tyłu, nice. To ósemka. I teraz ja jeszcze podjechałem jednym nowym. Czekaj, poznasz co to jest. Wow, czekaj, coś kojarzę. To nie jest na pewno Ford GT40, bo już był. Nie. Ale jest to samochód taki... To jest samochód współczesny, ale stylizowany na takich właśnie starych retro wyścigówkach. Co ty opowiadasz? To jest współczesny? Tak. A to nie jest, to jest... czasem coś w stylu Miura Concept? To jest coś tak, coś w tym stylu, że wzięli nadwozie jakby stylizowane z jakiegoś modelu z lat 80-tych, 70-tych, a zrobili go w wersji współczesnej, ale w rzeczywistości jest tak samo, ponieważ jest to imitacja De Tomaso P72, czy coś takiego. Ha, nawet nie znam tej marki. De Tomaso nie znasz? No jakoś nie. De Tomaso Pantera na przykład? Też był taki bardzo znany samochód. Ty, ale on ma bardzo fajne światełka z tyłu. Takie jakby tak, Infinity ogóle... Rings. Kojarzysz takie, można z luster zrobić tak, coś tak, takiego. Tak, wiem. Wiesz co, ale popatrz jeszcze uważnie na te światełka, bo to są takie ringi, nie? Mhm. Ale ogółem ten tył, na moje... Ojej, kto to? Przypomina... Kto to jakiś... tak wjechał? Jakiś nieznajomy. Może się nie zdenerwuję mocno. No. Już te drzwi, które nawet nie wiem jakim prawem się trzymają. Już... A, faktycznie. To nie ma żadnych zawiasów. Dobra, ja sobie... To wygląda tak jakby Eclipse. Ten, tak jakby Chevrolet chciał mieć swojego McLarena. A mi się wydaje, że dobrze, samochód będzie miał lepsze osiągi teraz. Ja zajadę do was zobaczyć.
bo mam samochód z różowymi światłami, kupę kasy na niego wydałem na tuning. I on mi się strasznie podoba, chyba też go gdzieś u ciebie zobaczyłem, a jeszcze wcześniej u kogoś innego. I pomyślałem, że muszę go mieć, on jest świetny. On już parę tam miesięcy ma, nie, w GTA. Mhm. Ale jest zajebisty, strasznie mi się podoba. Tylko w nim jest właśnie problem taki, że jak dasz te nadkola, błotniki takie szersze, to już jest kaplica, nie? Nie ma dystansy. Może wreszcie to zrobią, jak już się zdecydowali na felgi. No, to kto ich by było tam super. Ale fajna jest ta możliwość zmiany koloru świateł przednich. Ojej, zniszczyłem samochód. Dobra, zrobił się... No? Niby fajna, nie? Ale... Ale na dłuższą metę użyjesz tego 2 czy 3 razy. Znaczy no, może ty inaczej. Ja to lubię, takie rzeczy. Fajnie, no tutaj. Ja z kolei tutaj przyjadę samochodem, który jest dość zapomniany. Prawie nikt tym chyba nie jeździ. Spoczy. Tutaj widzę, że ktoś paliwo próbował wlać i nie trafił. Ale to jakiś chłop, nieznajomy. No możesz a to nie, nieznajomy chłop tutaj? A faktycznie. A bo to jest samochód od Benego, no tak. Bo to jest jakiś nieznajomy gościu. I nas nie rozwala? Dziwne. Miły jakiś. Tu masz akurat tego Chargera nowego. Aha. Więc widzisz, on ma z przodu tą chłodnicę taką jakby kratowaną. I maskę ma z takim wypukleniem przez środek. Ale... maski idzie taki wystający, chociaż jest trochę uszkodzony. Czekaj, nie? On jest... to jest dragowiec. On ma poszerzone osie chyba z tyłu, znaczy dragowcy chyba mają zwężone. Ale on ma i dystansę jakieś z tyłu i on ma chyba szersze kapcie. Szersze ma, tak, tak. To już no. Kolega właśnie też zwrócił uwagę na to. Ja jeszcze nie miałem okazji tym autkiem jechać, ale mówił, że ma szersze kapcie niż ten wcześniejszy. Ja muszę kupić też to Mitsubishi. Chyba, ja przyjechałem tym Warrenerem też zapomnianym. Przecież ja go kupiłem dopiero co. O właśnie, jak stoisz teraz przed tą penumbrą, no. Nie wiem, tutaj kolegi, to sobie zobacz, że ma nowe koło. Że to jest felga, której wcześniej nie było. Ja zaraz jadę tuningować, gościu. No, a ten Nissanik to jest mój, ale prawie nikt tym nie jeździ. Ja lubię sobie zawsze wyciągać takie autka, których prawie nikt nie używa. Ja też. O kurczę, światło się stłukło. I teraz można sobie samochody wrócić bez... bycia w klubie. Jak to zrobić? Czekaj, empty. M, sobie klikasz, masz pojazdy i masz zwrócić. A, faktycznie. Sobie. To jest storage. O, to jest super opcja, nie trzeba być w klubie. Dobra, zamawiam sobie moją furę, jadę na tuning. Tutaj jaka ekipa się zebrała, Jesus. Korwetę chyba też sobie kupię. Zobaczę jeszcze. Podoba mi się. No, tylko ma mało opcji tuningowych, musisz się... A, to już trochę mniej, to już trochę mniej. To już nie wiem, czy kupię. Ale szczerze, no, taki samochód też niewiele potrzebuje do tych zmian, chyba. No tak, felgi wymienić, obniżyć i gitarka jest. No, ja bynajmniej u siebie tak samo zmieniłem z tych oryginalnych felg. Ty, a jak się nazywa w ogóle? A, jest tu Penumbra FF, tak? Mhm. FF, czemu taką nazwę? Fast and Furious. Możliwe. Dobra, idę zaraz po moją penumbrę i zrobię takie światełka. 50 tysięcy zapłacę, ale kurde, zrobię. Zrobię te światełka. Lecę! Czekaj, tutaj. Pyk! No, chyba. Na nie złamałeś sobie karku? Nie mam czapeczkę, nic się nie stało. Nie, to opadać, czy już kropi... Dobra, teraz pytanie, napęd na przód czy na 4 kapcie? To jest wersja amerykańska, musi być na 4. Mhm. Oj, ale wypierd! Ładuję tu gaz! Jadę na tuning. Dobrze to jeździ, myślałem, że będzie lipa, że to będzie taki garażowy, wiesz, zapełniacz. Nawet nie jeździ tak źle. Coś jak Kuruma może. Mhm, ale nie, na pewno ma dużo lepszą przyczepność, bo Kuruma lubi się pośliznąć, mimo tego, że ma na pewno. Ej, czemu policja we mnie wjechała? What? No i wjeżdżam do garażu i policja we mnie wjechała i zaczyna mnie gonić. Lepszą przyczepność ma, mówisz? Tak, tak. Mam wrażenie, że jest fajnie responsywny ten samochód. Mm-hmm. No i przede wszystkim jest dużo lepszy od standardowej penumbry, czyli od tego jakby nowszego Eclipse'a. Tego, co wygląda jak silnik. Aaa, tak, tak. No, jak depilator. Zderzaki, Jezu, ile opcji. Ale subtelne są, nie są takie, że masz jakieś tam głupie tu, takie zderzaki, tylko są takie undergroundowe, można powiedzieć.
No wiesz tam, ja nie wiem jak ten Rockstar działa, ale część samochodów robi tak, że nie próbują, wiesz, udawać jakiegoś innego auta. Patrz, ta Corvetta, która wygląda praktycznie jak ta oryginalna. A tutaj na przykład już bali się dodać zbyt wielu elementów. Tak. Szkoda, że samemu nie można robić malowania, ale wtedy to te serwery to już by totalnie puchły, nie? Jeden z samochodów też tutaj dodali w tym DLC, a bo właśnie nie wspomniałem wtedy. Bo ty żeś się mnie pytał, czy są jeszcze jakieś pojazdy. Są. Jest jeszcze 6 pojazdów w sklepie Benego, do których możesz założyć modyfikacje. Wow, nowe dodali do Benego? Znaczy dodali nowe tuningi do Benego. Samochody są, co już były w grze, ale jakby dodali warianty tuningowe do nich. I na przykład można Challengera zrobić w wersję Daytona. Ale widzę faktycznie, że te dokładki to nie tylko są dokładki, ale też wymienia się intercooler. Nieźle. Jaki spoiler! Malutki taki, ten... O Jezu, co to za spoilery są? Chillowe, nie? Szczególnie ten taki... Mnie zastanawia ten jeden, co on jest na... Co tak się rozgałęzia, ale na zewnątrz. W sensie on jakby wychodzi z klapy i później się poszerza na lewo i na prawo. Aha. I myślę sobie, że jakby Rockstar zrobił na odwrót ten spoiler, to znaczy on by się zwężał do środka i formował w kształcie takiego pseudo-rombu. Jezu. To by lepiej to wyglądało. Ja pierdziut. Co tu wybrać? No nie ma co wybrać. No wcale. W sumie eklipsy bez spoilera też nawet wyglądały. Tamten taki... skromny, uliczny, za 13 tysięcy. Chyba ten, co wszyscy dają. I on w sumie najlepiej pasuje. No. To zawieszenie, zobaczymy jak można obniżyć. Ja pierdziut! Jaka gleba! Instaluję tu wszystko, gościu. Co to jest? Dobra. Jakby zobaczył, co się da z golfem zrobić. I co, to są te uliczne felgi, to są nowe, tak? Tak, i część chyba tam też wzorów terenowych jest, ale to terenowych nie będziesz tutaj ładował chyba. A skąd wiesz? Nie wiem, no. Wziąłem najdroższe. A co? Jaki kolor? Tylko widać, że to jest jeszcze chyba takie nie do końca dopracowane, bo Rockstar dodał co prawda te felgi uliczne, ale one nie mają wariantu chromowanego lub lakierowanego, jest tylko ten lakierowany, tak jakby, nie wiem, w pośpiechu zapomnieli porobić tych dodatkowych wykończeniówek. Jezu, ja miałem 4 miliony przed... na początku tego odcinka! Co jest? Kurde, ktoś mi golfa zarąbał, jak piłem. Ej, odjechał se. Jakiś random, czy ktoś od nas? Jakiś skipper. Jesus. Co by tu dać? Znaczy, patrzę, na samym końcu miałem ten tylny zderzak zrobić. Się zastanawiam. Nieładnie wygląda ten zderzak, tak jakby go nie dopracowali za bardzo, bo widać tam dużo spodu tego samochodu. Trzeba wybrać taki, żeby... nie wiem. Ale mówisz o przednim czy o tylnym? Tylnym. Przedni jest spoko. A. Już to, ale przedni też mi się wydaje, że jest coś niedorobiony. Mówisz? Może i tak. Znaczy, wiesz co, to zależy, bo ja miałem białego Eclipse'a na początku i powiem ci, że jak tam zmieniasz jakikolwiek zderzak, to między światłami znika ten znaczek samochodu. Może, stary, skończyłem furę robić. Mam nadzieję, że jest dzień. Wyjeżdżam. Ło, jako gleba, ty. Z jednej strony dobrze, że nie ma nocy, bo możemy się jakby zobaczyć lepiej, ale z drugiej strony, kurde, jakie ja mam, tu wszystko świeci, chłopie. Ale żeś dał w felgi. A tego to się nie spodziewałem, prędzej bym... Fajnie wygląda, o co ci chodzi? Dobrze jest. Zielone? Już mogłeś chociaż z fotelami spasować. Właśnie nie chciałem tak wszystkiego w jednym kolorze. Chciałem felg, żeby... Ale te pomarańczowe światła, goście, jak to pasuje. No. Ej, felgi mi przecinają ten... błotnik z przodu. Znaczy, koła. Co jest? No, za nisko żeś go posadził. Dobrze jest.
Ale fajnie, że się dawał przyciemnień szyb. No, bo wszystko ładnie w środku, bo ten środek jest ładny w ogóle. A dałeś w sumie ten przedni zderzak, to dałeś ten chyba co najbardziej imituje tego Eclipse'a oryginalnego. Chyba tak. Ten mi się najbardziej podobał, bo tamte były przesadzone, takie jakieś wyścigowe czy coś. Dyfuzor z tyłu taki dałem, trochę dziwny, bo w sumie mogłem zostawić standardowy zderzak z tyłu, on nie wyglądał źle, ale tak trochę za mało sportowo. Ale wiesz, tam ten tylny zderzak się jeszcze dzielił na zderzak z okrągłą dupą i takie miał ścięcie. Nie wiem, który w sumie wybrałeś. Chyba ten okrągły, nie? Okrągły, tak. Ten ze ścięciem za dużo tam odkrywał spodu samochodu, jak mówiłem. Ej, kurde. Trochę za duża gleba jest. Trzeba go podsadzić. No, trochę za dużo, ej, bo to jest naprawdę za nisko. Ale na sloty kolejny wozik fajny. No tak, będzie fajnie stał na parkingu. Szczególnie właśnie do tych GDM-ów takich klasycznych. O. Ej, jak się jedzie pod górkę, to koło wystaje poza maskę, to przednie. Przednie? No! I weź się przejedź, gościu. Jesteś za mną? No, tak. Wymianę muszę. Dawaj tą M30. W niej też właśnie nową felgę włożyłem. I weź sobie tak najedź szybko, o tutaj na wprost na przykład. I zobacz, co się dzieje z przodem. Jeszcze tam jeszcze na wprost. Ale jejku, jestem zdziwiony, bo to nawet nie musisz na dużą górkę najeżdżać. No, strasznie wystaje. On zglebiony strasznie jest, tak jak się patrzy na niego z trzeciej osoby. Trzeba całkiem chyba te błotniki ściągnąć. Nie wiem. Ale powiem ci, że tak z trzeciej osoby fajnie, tak z tyłu trochę wygląda jak Mustang. Takie ma światło, chodzi mi o te światła właśnie, że ma tak w kształcie jakiegoś, od jakiegoś Mustanga. Aha, no. Te boczne, nie chodzi mi o ten środek, nie? Mhm. I komin też dałeś? A, dobra. Ale zaskoczony jestem tym, że nie przypuszczałem, że aż tak będą przybijać te koła. No strasznie. Na takie glicze często tam już nie zwracałem uwagi, bo sobie stwierdziłem, a co tam. No tak, ale w końcu gitara. To nawet nie trzeba się starać zbytnio, żeby na coś najechać, żeby to zobaczyć. Jezu. Dobra, parkuję, bo to zaraz, nie wiem, wybije ci, felgę ci skrzywię, kurde. Nie no, za duża jest gleba, faktycznie. Jak stoi samochód, albo jak ktoś jedzie tak z daleka, to jest fajny, bo jest taki super niziutki, nie? Ale o, jak tutaj stoi, jest taki zglebiony. Przydałoby się, żeby można było regulować to zawieszenie podczas jazdy, żeby można było go podnieść, obniżyć. Bo no tak trochę jak się jedzie, to jest za nisko, no. Kurde, strasznie. W sumie mogliby to zrobić w formie tego menusa, co jak się klika R, no? To tam w kategorii pojazdu by się jakimś przyciskiem przełączało. Trainery to potrafią, to i myślę, że i Rockstar by kiedyś potrafił, tylko czy będą chcieć. Fajnie, że dodali nowe felgi, bo już tamte naprawdę żygałem nimi. Znaczy, już były u Benego nowe, ale to wiesz, nie wszystkie samochody można było zrobić. A właśnie, ja zajrzę jeszcze do tego garażu u Benego, jak to tam wygląda. Czekaj, gdzie to było? Benys, gdzie on... O kurde, zaczyna coś wybuchać. Showroom. A, stok to się chyba tutaj patrzy. Gantlet. Jest nowy chyba, tak? Znaczy on był już tam chyba z rok temu, coś koło tego. I co, fajne są te opcje, warto się w to bawić, czy nie? To mówię, szczerze, dla tej Daytony to można by było kupić tą modyfikację, ale ja jakoś tak... Ja za tym nie przepadam, ale widziałem, fajnie to wygląda. A reszta aut to tak średnio mnie interesuje. Aha, czekaj, który jest, które są nowe? Nawet nie kojarzę. Sześć na samej górze, te ostatnio dodane do sklepu. Aha! Benego to jest te z tym update'em, co doszło. Yosemite jest nowy. To tak. Z niego to będzie można zrobić chyba coś ciekawego. Z Yosemite'a właśnie będzie można zrobić, bo on ogółem siedzi na glebie, nie? To jest seryjny Yosemite. Tak jak wejdziesz sobie w podgląd, to można go zrobić na taką terenówkę pokroju Range Rovera. What? No, ale to jest jedyna opcja, czy nie? To są jeszcze inne pewnie. Nie, akurat ten samochód w tą opcję. Aha, to dobre. I tak to nie ma co zbytnio
narzekać, bo Yosemite ma seryjnie dobre opcje tuningowe i on już też seryjnie jeździ praktycznie na glebie, a jeszcze ma swój wariant Yosemite Drift jako osobny model, także jakby mieli dodać go na wersję lowrider, to też bym nie rozumiał po co. Ty, można go zrobić, można tego takiego, jak to się nazywa, suwa, nie suwa, vana można zrobić ciekawie, na taką terenówkę. Ej, uważaj, bo... Wybuchną mnie, a faktycznie Daytonę można zrobić, no. Co tu się dzieje? Nie zdążyłem, ja widziałem tylko tego kretyna. Kompresor lata. Tak, a nie zdążyłem szybko pasywy przełączyć. Ale co, ciebie nie trafił, czy nie, czy ciebie trafił? Leciała we mnie rakieta, ale ruszyłem. Hop, ja tu turbo zainstalowałem. Ale w ogóle tą felgę, co dałeś do tego Eclipse'a, no, to mi się kojarzy Forza Horizon 3. Huracan Forza Edition miał mniej więcej taką felgę. Ja też widziałem na różnych zdjęciach, że taki wzór felgi do tego Huracana dają. Huracan? Aha, to! Jestem ciekaw, jakby to wyglądało. No wiesz, cheaterzy nie mają teraz jak cheatów odpalić, to biorą kompresora, to jest taki darmowy cheater. Aj, zaraz tam wyleci w powietrze. Tak? Już go tam gonią? Podejrzewam, że jak jeden zadrze przeciwko 8, to 8 później... Dobra, już wylądował, więc teraz prawdopodobnie nie pozwolę mu nawet wejść. No nic, moi drodzy, tak wygląda Eclipse. Kurde, fajnie, że go dodali. To jest wersja GSX z napędem na 4 buty. Można go bardzo mocno stunigować, ale kurde, ja miałem ponad 4 miliony. Teraz mam jakieś 2,5 miliona na koncie. Słuchajcie, tyle hajsu wydałem na tą furę, no. To jest za dużo, za dużo. Kurde, wiesz, ile trzeba to zarabiać. Ale patrzcie na to, najeżdżasz na krawężnik, czekaj, może jednym kołem najadę. Patrz, jakie to jest zglebione strasznie, no. Wystaje tutaj, widzicie? To było, też jak zatopił się w krawężnik. No to jest GTA, ale fajnie samochód wygląda tak z trzeciej osoby, jak inny gracz cię widzi. Dosyć ciekawie to wygląda, no. Ładny samochód, trzeba przyznać. No nie każdy lubi takie starsze autka. Na pewno trochę za mocna gleba tutaj, no zobaczcie, jedziesz sobie tak po prostu, kurde, koło z przodu. To wygląda jak taki open wheel wtedy, no nie? Jesus. No nic, ja sobie jeszcze posprawdzam te pozostałe rzeczy, które zostały dodane w tej aktualizacji. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hejas.